Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony, Jack. Sorry. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls Remastered. Zanim wrócimy do głębin, aby zwiedzić dokładniej Blighttown, do którego ostatnio odblokowałem sobie dostęp, jestem ponownie w Kapliczce Zjednoczenia. I tak doszedłem całą drogę z buta. Nafarmiłem sobie przy okazji tuż po drodze dzięki trainerowi, ale to jest średnio ważne. Najważniejsze jest to, że wydropiłem sobie... po pierwsze łażąc, obleciłem dookoła jedną miejscówkę i uwaga, znalazłem śmieci. Tak po prostu leżały sobie bezwartościowe śmieci. Opis dla was. Tutaj coś jeszcze było, tutaj nic. Chciałem iść do Andre, dać mu ten żar, ale stwierdziłem, że to lepiej zrobić z wami. To już czytałem, tu nic nowego nie mam. Tutaj zdobyłem drewnianą tarczę. Podłużna drewniana tarcza, na której wymalowano białego smoka. Drewniane tarcze są lżejsze niż metalowe, ale słabiej chronią swoich właścicieli przed ciosami. I pęknięta okrągła tarcza. Dla was opis. 93 obrażeń fizycznych redukuje ta drewniana, więc nie zostanę przy mojej tarczy z Caduceusem. Czarodzieju, pogadajmy. Hello. I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Incidentally, would you care to learn any sorceries? You're clearly talented, and besides, I owe you. Of course, we will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Are you interested? Bardzo. Splendid. Very well. I am pleased to have a chance to give something back. Well then, let's get started straight away. Pogadajmy najpierw. Have you heard of Big Hat Logan? Master Logan is a great sorcerer and my teacher. Both of us came to this land as undead. But one day he departed, leaving only a note. I suppose he wished to keep me out of harm's way. But where does that leave me? I have dedicated myself to sorcery, but Master Logan could find no use for me. Ah, yes. The note that Master Logan left. It only said he would travel to Anolondo by way of Sen's fortress. I can only guess that he seeks the regal archives, for Master Logan is a tireless pursuer of wisdom. Wisdom trumps all. Everything else is hogwash. When the curse turned him undead, I'm certain that he only felt it was the perfect chance to visit this land. I only wish that I had his courage. Two things are required for sorcery. First, you must equip a wand. Second, you must attune a sorcery. Then you will be ready to fire away. Oh, and don't forget to aim. Two things are... Then... Oh! Już się powtarza. Co masz dla mnie? Strzała duszy. Ciężka strzała duszy. Kurde, jakbym mógł sobie dwa takie wziąć, to byłoby nieźle. Wielka strzała duszy. Magia ulepszonej strzały duszy wystrzeliwuje wielką strzałę duszy. Wsmożyć w szkole Winheim opanowanie tego zaklęcia oznacza, że uczeń stał się czarodziejem. Czyli lepsza taka strzałka. Szczerze wymieniłbym ją sobie. Kupmy. Wielka ciężka strzała duszy. Magia ulepszonej ulepszona ciężka strzała duszy wystrzeliwuje wielką, ciężką strzałę duszy. Równie trudna w użyciu jak ciężka strzała, ale na tyle silna, by warto było z niej skorzystać. Uwielbiana przez niektórych czarodziejów. Magiczna broń. Magia dla władających mieczem. Wzmacnia magią broń w prawej ręce. Potęga magicznych szermierzy z Winheim została zaklęta w tej magicznej tarczy. Tarczy? Chyba broni. Wielu wojowników tylko z tego powodu uczy się władać magią. Wabik dźwiękowy. Magia używana przez swawolnych czarodziejów. Wabi wrogów, generując dźwięk dochodzący z oddali. Nie jest to ulubione zaklęcie poważnych czarodziejów, ale ma zaskakująco wiele zastosowań. Niektóre z nich są wyjątkowo skuteczne, na przykład zwabić przeciwników gdzieś nad przepaść, niech tam spadną. Coś takiego? Magiczna tarcza. Magia dla władających... zamiana jest tych opisów, widzę. Zresztą ktoś popieprzył opisy. Wzmocnienie tarczy.
Tarcza wzmocniona magią jest stabilniejsza i bardziej odporna na ataki magiczne. To zaklęcie umożliwia stawanie z małą tarczą przeciwko potężnym wrogom. A to moją tarczę też bym mógł wzmocnić, czy nie bardzo? Kontrola upadku. Magia stworzona przez pewnego tajemniczego czarodzieja ze smoczej szkoły Winheim zmniejsza obrażenia i hałas przy upadku. Ta magia razem z ciszą wyjaśnia, dlaczego wynajęcie szpiegów z Winheim tak wiele kosztuje. No, cisza to pamiętam. To jest zaklęcie, które działa jak... pewien pierścień albo jak set jakiś. Tylko, że to nie, wtedy możecie mieć jakikolwiek set na sobie. Włączacie sobie ciszę, czy tutaj czarujecie ciszę i chodzicie bezgłośnie. A kontrola upadku to jest zaklęcie, które tak jak pierścień jeden pomaga wam właśnie spadać z większej wysokości. Strzała. A, kupię też sobie te, czemu nie? Będę miał więcej ewentualnie na potem. Katalizator już mam. Pierścień z ryczącym i z powolnym smokiem. Zwiększa magię, przedłuża efekt czarów. Pierścień wręczany tylko najzdolniejszym adeptom smoczej szkoły Winheim. Smok, którego podobizna nim wyryto, zwiększa siłę czarów rzucanych przez maga. Za 20 tysięcy każdy. Wydłuża czas działania czarów rzucanych przez maga, okej. W sensie rozumiem, że na przykład ta strzała by leciała troszkę dalej. Ale to jest akurat już nieważne. Alright. That'll do it. That should help you on your journey. May we meet again. Oj, to mi na pewno pomoże w podróży. Tylko nie mogę usiąść przy ognisku, bo inaczej będę musiał biec całą drogę jeszcze raz. A tak, bo wystarczy, że użyję cudu i będę od razu przy tamtym ognisku. Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Ten to strasznie, kurde, depresyjne teksty ma. What's wrong? Get a bit of a scare out there? No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Stary, uwierz mi, gdyby nie to, że nie chcę zabijać NPC-ów, to bym cię zabił już dawno temu. Well, what are you going to do? I've already decided. I don't really care. I'm simply crestfallen. How did that nutty sorcerer make it back? Unexpected. But I suppose stranger things have happened. Czy w ogóle nie umarli, nie muszą jeść? Bo w sensie, ile on już tak tutaj siedzi i czeka? Aż to wszystko się skończy. How did that... Oh, unexpected. Staruk? Ale chyba chodzi teraz o tego piromantę, no bo... No, on jest trochę stary, no ale... Żeby staruchem go nazywać? Well, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my pyromancy at a great swamp, so... I can usually manage with a bit of care. Oh yeah. By the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, and unless you find the magics unsavory. Dobra, czekaj. Ja mam teraz dać tak, żeby się zgodzić, czy nie, żeby mu odpowiedzieć, że nie stronię od magii. No ja nie stronię od magii, no. Dobra, dajmy nie. Yeah, wonderful. I'm sure that now they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. Dobra, udało się. Płomień piromancji. From the great swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Well, let's get started right now. Modyfikacja wyposażenia. Oj, za duszy mi ulepsza płomień. Spoko. To ulepszmy ile. Albo nie, czekaj. Najpierw pogadajmy. Pyromancy is the art of casting fire. Produce flame, then channel it. Just as our ancestors did. A pyromancer must be in tune with nature herself. My home, the Great Swamp, is an abundant store of nature. You will understand one day. It only takes time. Pyromancy has a, well, rather primitive aspect to it. It meshes poorly with advanced culture, and pyromancers are considered rather unsavory. Which is fine, as I never got along with anybody anyway. So,
For me, turning undead didn't change a thing. A Pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, I gave you a part of myself. Please take good care of him. Zamierzam. A Pyromancer's flame is a part of his own body. Please take. Sprawdźmy, co ma na sprzedaż. No, sporo. Noszę sporo. Ile? 5 speli, okej. Okay. Ognista sfera. Piromancja ule... Jezu, co to za literówki? Ulepszonej kuli ognia wyrzuca ognisty pocisk. Płonący pocisk wybucha w chwili uderzenia, powodując obszarowe obrażenia od ognia w bardzo widowiskowy sposób, co ma symbolizować władających ogniem piromantów. Za 8000 biorę. Zapłon. Podstawowa piromancja tworzy w dłoni potężny płomień, jedna z najprostszych piromancji, dlatego stworzony w ten sposób płomień jest nieokiełznany. 16 użyć, ale właśnie to mi się strasznie podoba w piromancji. Piromancja to jest magia, która nie wymaga ode mnie ani inteligencji, ani wiary. W sensie, gdybym chciał, mógłbym zostać piromantą i całą grę przejść tylko na piromancji. No, ale jako że farmi się w miarę tak porówno, jeśli chodzi o moje statystyki. Wyfarmiłem sobie aktualnie 30 punktów na każdej statystyce dzięki mojemu kochanemu trainerowi i mnożnikowi dusz, więc no, pewnie będę mocno szastał zaklęciami. Ciało z żelaza. Piromancja karminy, która ujarzmiła moc płomieni, by wzmocnić swe wnętrze. Żelazne ciało zwiększa obronę i wytrzymałość. Tej piromancji należy używać ostrożnie, ponieważ rzucający staje się bardzo ciężki i nie może się swobodnie poruszać. Dobra, no to tego raczej nie będę często wykorzystywał, ale do kolekcji mogę wziąć. Plus jest achievement, żeby mieć wszystkie zaklęcia. I piromancję chyba. W sensie nie wiem, czy to się dzieli. Czy piromancja wchodzi pod zaklęcia? Jeśli tak, no to i tak kupię. A jeśli nie, to też kupię. Nagły pot. Piromancja karminy, która... Dobra, to było. Intensywne pocenie się zmniejsza obrażenia od ognia. Karmina, najlepsza uczennica mistrza piromancji Salamana, zapoczątkowała nowe kierunki w sztuce piromancji. I kula ognia. Standardowa piromancja z wielkiego bagna wyrzuca kulę ognia. Obrażenia podawane przez kulę ognia sprawiają, że są one skuteczne przeciwko cielesnym bestiom i nieumarłym, którzy z natury... Którzy z natury obawiają się płomieni. Jezus Maria. Dobra, i tylko to miał na sprzedaż. Pogadamy jeszcze? Nie. Dobra, no to ulepszmy płomień na tyle, na ile będę w stanie. O, mocno, mocno. Będzie plus 10, czy nie bardzo? Nie, plus 8 tylko mi się udało. No i dobra, 40 punktów od ognia, jak na razie. No, jak dla mnie miło. Zużyłem prawie wszystkie dusze, jakie miałem. Ty, a nawet mogę to jeszcze bardziej ulepszyć. Przecież mam jeszcze te dusze, które składuję. O, użyjmy dużej duszy dzielnego wojownika. 8000. Okej, to może nie wystarczyć na ostatni upgrade, więc jeszcze użyjmy duszy dzielnego wojownika. Tu będzie 4000? 5000, okej. Dobra, to jest akurat nieważne, że wybiłem. I'm pleased to see you safe, as always. If you provide the materials, I can teach you pyromancy. Okej, okay, czyli co, będę mógł znaleźć jakieś te? Jakieś księgi zaklęć albo coś? 12 tysięcy. Tak. Kurde. To co, teraz będę się bawił w piromancję, nie? Użyj wszystko. No, nie styka. Ale zobaczmy, czy dalej będzie. Duża dusza zaginionego, nieumarłego. Czy to wystarczy? 400? Oj nie, chyba nie wystarczy mi. Nawet z tymi ostatnimi duszami nie wystarczy. A
minimalnie brakuje, ale na szczęście mam tutaj obok... Tak chrapie. Okej, trochę mnie to zaskoczyło. Nie mogę to jeszcze dalej ulepszać. Plus 11. Tak. Dobrze. Dobra, spróbujmy znaleźć może jeszcze źródło tego chrapania. Dobra, będą gestów, to jest od twórców. You again? Me? I've become separated from my lady. I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. Your Highness, where have you gone? I am entirely to blame for this. Oh, woe is me. I am unworthy, deathly so. Oh, I'm sorry. Miracles, was it? Sometimes I lose myself. Pay me no mind. No, wykupiłem z niego wszystko, co chciałem, ale kurde, nie mogę z niego wyciągnąć tych informacji, no. Które chciał mi sprzedać na początku. Czy to była taka jednorazówka tylko? Dobra, to było wcześniej przejście. Tutaj było do tych skrzyń. Okej, jak ja mam tam wejść? Raczej jak tu przeskoczę, to tam się nie dostanę. Okej, never mind w takim razie. Ale jestem teraz ciekaw, co tak chrapało. W ogóle 25 minut odcinka mam. Plus minus to moje przejście po durnym zgonie. Jakieś 20 minut już spędziłem w tej kapliczce. Tylko na samym gadaniu z postaciami. Po prostu farmienie, ale to farmienie wiadomo, farmienie to akurat wytnę. Chociaż mogę z tym ptakiem pogadać. No właśnie, nie bardzo. Kto tak chrapał w takim razie? To jest jakieś gniazdo. Pamiętam, że w dwójce też jest takie, było takie gniazdo, do którego mogłem wrzucać jakieś przedmioty i z niego dropiłem jej, w sensie, za konkretny przedmiot mogłem wydropić jakąś konkretną rzecz. Tam to były chyba jakieś perły czy coś, jakieś błyszczące kamyki. Dobra, no, tam dalej też nie wiem jak się dostać. Nie zlokalizuję na razie chyba źródła tego chrapania. Przy ognisku nie zamierzam odpoczywać, ale zejdę sobie do strażniczki ognia. O, jest ten ziomeczek, też z nim pogadajmy. Co tam? Hello there. I have your reward. Please accept it. Słoneczny medal. To you for freeing me. Not enough for you. Well, let's not be greedy now. Oh, I'm considering a change of location. I have a rather pressing matter to attend to up above. That keeper has served me well, but enough with her. Nie podoba mi się to, co on gada. Dobra, nie jest. Dobra, już myślałem, że jej tu nie ma, ale dalej jest. That keeper has served me well, but. Dobra, nie podoba mi się to, co on tam gada. Wzmocnienie. Tak. Pięknie, buteleczka plus jeden. Dobra, z nim nie pogadamy, no bo ona nie jest w stanie rozmawiać. Tam na to się idzie do ruin Nowego Londo, gdzie jeszcze raczej nie będę łaził.
nikt już bardziej nie pogadam. Dobra, no to wracamy w takim razie, gdzie byłem. Do głębin. I jeszcze zanim się wybierzemy, choćby żeby kawałek pozwiedzać, to dostroję sobie magię. Dobra, mam jeden slocik dodatkowy dzięki temu, że mam 30 punktów dostrojenia. Więc zrobię tak, wymienię strzałę na wielką strzałę duszy, tutaj na wielką, ciężką strzałę duszy. Co mamy tu jeszcze do wyboru? No mamy te piromancje, ale piromancje myślę, że byłoby najpierw sobie jakieś lepsze zgromadzić i w dużych ilościach, więc na razie je sobie odpuszczę. Ciężka strzała duszy, magiczna broń. No kto wie, mogła być dobra. Ten wabik dźwiękowy też byłby spoko. Kontrola upadku niejednokrotnie pewnie też by się przydała. Na razie może... Albo nie, zrobię tak. Czekaj, cyk, usuń mi to. Bo tak, ta karmiczna sprawiedliwość nie jest tak dobra, jak sądziłem, że będzie. Tutaj ten fragment wielkiego leczenia też mi się aż tak nie przydaje, jakbym chciał, więc wrzucę sobie leczenie do domu. I teraz zrobimy tak, wielką strzałę duszy, wielką ciężką. Dwie ciężkie strzały. I... Albo nie, kontrolę upadku i... Wabik dźwiękowy. Tak to załatwimy. W sensie, no wabik oczywiście dla testu samego. Kontrola upadku może się przydać w wielu sytuacjach. Ale... Na razie... Kurde... Gin. Dobra, to było... Na dole, czy... Tak, to na dole. Zdarzyło się wszystko odnowić. Teraz tak, biegniemy tutaj. Glutki, no ale glutki mnie nie interesują. Szczura natomiast chęcią bym zdjął. Żeby mi przypadkiem na plecy nie wskoczył i mnie nie zrzucił. Dobra, gluty mogą sobie zostać. Bo raczej za mną tutaj nie pójdą. No, a ja póki co lecę do drabinki i... No pewnie, zeskocz tam jeszcze. I zjeżdżamy na dół. Okej, okay. Ciemno jak w dupie. To była drabina, ale na szczęście upadek nie był śmiertelny. Hej. O, świetnie, jeszcze zatruwa. No kurde, miał być backstab. No, zaatakuj sobie jeszcze raz. Dobrze. Teraz wszedł backstab. Spadnie? Spadnie. Jakby to przeżył, to bym się zdziwił. Lighttown. Okej, okay, oczywiście powoli. Nie możemy być zbyt agresywni, ale nie mogę też być zbyt bierny. W sensie nie ogarnę, czego teraz nie zablokowałem żadnego z tych ataków, no ale... Nie spadnij. Nie spadnij. I backstabik. Kończy ten mini pojedynek. Ciasto z łajna, serio. To jest ostatnia rzecz, jaką chciałbym z takiego gościa wydropić. Już by ta pała była lepsza. Backstab? No niestety. Teraz wszedł.
Kurde, czemu mi w dwójce tak backstaby nie wchodziły? Gra byłaby tak prosta. Jezu, i to ciasto z łajna. Okej, ewidentnie ma jakaś zaraza na pewno tutaj się rozprzestrzenia. Ej, puść mnie! Okej, ci są już silniejsi, bo na 3 strzały ich muszę zdjąć. No, droga w dół głęboka. Coś tu się jeszcze znajduje? Czy no wątpię, że będzie tu ognisko, gdzie zaraz na starcie, ale nie powiem, byłoby to dość miłe. Piątka fioletowego muchu, okej. A co mi się teraz nabija? O! Pięknie, backstab przed, też przypadkiem. Dobra, leczonko poproszę. Żeby nie zużywać aż tak moich estusów. Okej, tam coś jest. Dobra, może piętro po piętrze. Piętro po piętrze. Co my tutaj mamy? Kolejny przedmiot. Kolejni przeciwnicy. Nie biłeś. 150 dusz za jednego. Nie taka zła cena. Dobra, tu jak zeskoczę, to będę... A nie, jest drabina, okej, to nieważne. Co to jest za broń? W sumie nie wiem, czy ja chcę wiedzieć, co to jest za broń. Dobra, kolejne piętro w takim razie. Tam jest gdzieś przedmiot. Też. Uuuu! Dobra, dałem się zrobić. Dałem się zrobić twórcom. To im oddaję. Dobra, widać, że butelka jest silniejsza. Możesz się tak nie ruszać? Super, jak balans miałem zachowany, to spadłem jak debil. No dobra, no to lecę tam jeszcze raz. Dobrze, te tych pierścieni sobie kupiłem. Nie powiem, tak głupiej śmierci aż trochę szkoda. Dobra, spróbuję nawet olać te szczury już. Bo one w sumie nie mają aż takiego agro na mnie. No, teraz będzie gorzej, żeby dojść z powrotem do tamtego miejsca. No problem będzie pokonanie znowu tych grubasów, nie? I w przepaść. Pięknie. No, jak mi bąknął jak Nasus normalnie. Nie, jak Mordekaiser, nie jak Nasus. Mordekaiser tak bąkuje maczugą. I cyk, backstabik. No, jeden strzał i po nim. Dobra, kolejny delikwent. O kurde, myślałem, tak z wyskoku będzie atakował. Stawaj, stawaj, nie zgiń, nie zgiń. Czułem, że raczej nie wpadnie tak
teksturki. Za łatwo by było. Dobra. W ogóle, o co chodzi, że niektórzy się rozpadają w taki sposób jak ten grubas i nie wracają do życia, jak na przykład ten większy rycerz w parafinie umarłych, a niektórzy wracają jak te grubasy. Tego nie czaję akurat. Okej, jest złamany prosty miecz, czyli to jest odpowiednik tych najprostszych przeciwników. No i okej, jeden Baxa rozwiązuje sprawę. Człowieczeństwo. Jak milu się. Dobra. Tutaj nie schodziłem. O Boże, nie wierzę. Pewnie jeszcze, niech mi tutaj trzech przyjdzie. No, zamknij mordę! Prawie na własne życzenie sobie ich tu sprawdziłem. Czy to się też zawali? Na wszelki wypadek Estus. Dusza dumnego rycerza, spoko. 40 minut odcinka. Gdzie można powiedzieć, że niecałą połowę siedzę tutaj. Bo większą część spędziłem właśnie w kapliczce. Dobra, ja szedłem tamtędy, ale finalnie skończyłem z tamtej strony. Jak to po prostu dodaje... Jak to potrafi napędzić stracha, taki dziwny gaz, że tak wszystko tak bujać. To samo w sobie nie jest straszne, ale to naprawdę potrafi napędzić stracha. Okej, dusza nieznanego niemarłego. Czyli średnio opłacalne. A zostań se tam. Poszedł. A, jednak nie poszedł, dobra. Czy jak spadnę tam, to wyląduję gdzieś tam niżej. Zewnisko czy pochodnia? Nie, chyba pochodnia. Okej, ten się tu jakoś dostał z powrotem. No, na jego niekorzyść. Albo dobra, zabijmy go. Pięknie. Dobra. Spróbujmy znowu. Aha, dobra, to działa tylko... Okej, czyli to nie jest automatyczne, tylko po prostu przez to, że tu spadłem z większej wysokości, to się rozwaliło. Troszkę mi zabiera życie, skoro ja tutaj zjeżdżam normalnie. Co do jasnej! O, świetnie, ziejący ogniem piesek, to było mi potrzebne do szczęścia. Troszkę leczenia. Troszkę Estusa, full HP. Dobra, tędy nie szedłem. Ja szedłem tu. Kolejne pieski, świetnie. A nie, jeden przyszedł. Dobra, gdzie tu szedłem? Na dół? Nie, na dół nie schodziłem. Ale widzę, że coś się tu ukrywa. Ciekawe, czy jest to coś fajnego. Może przejdźmy powoli. Człowieczeństwo. No, powiedzmy, że Worf. Okej, powolutku. I jesteśmy z powrotem. Gdzieś tam ciało tego pieska spadło w pizdu na ziemię.
Dobra, tu jest jakieś... Tam jest jakieś przejście. Pytanie, czy to jest przejście prowadzące mnie gdzieś dalej? No, tędy raczej nigdzie nie dojdę. Dobra, czy ja sobie popsułem przejście? Czy ja teraz po prostu nie ogarniam... Nie, dobra, szedłem w tą stronę, okej. Okej, powolutku, powolutku. Jezu, ja bym chyba zdechł ze strachu, jakby mi się nagle zaczęło to walić pod nogami, nie? Zdjęci. O! Coś wydropi... A nie, to wspinaczka, dobra. Ale w sumie może warto będzie sprawdzić, co się na górze kryje. A nóż jest to przejście. Dobra, tutaj... Powolutku. Powolutku, powolutku. Kępka kwitnącego fioletowego mchu, 3 sztuczki. Spoko. Wracamy też powolutku. Nie ma co się śpieszyć. Dobra, na górę w takim razie. Co się takiego tutaj kryje? Zapewne większą ilością pajęczyn, przeciwników i niewątpliwej śmierci. Ognisko! Tak! Nie! Rozpalone ognisko! O, ten słodki dźwięk ogniska. Taki cudowny, taki piękny dla ucha. I kocham. Dobra. To mogę uznać jako jeden wielki checkpoint dla tej lokacji. Na koniec jeszcze zużyjemy tylko człowieczeństwo, żeby... tylko tak, użyjemy jednego bliźniaczego człowieczeństwa. I jedno zwykłe. Żeby także to ognisko rozpalić do granic możliwości. Ale wiecie co? Głupie jest trochę to, że nie ma tej opcji, czy chcesz poświęcić człowieczeństwo i rozwinieć ogień i ilość, żeby od razu, wiecie, od razu sobie na maksimum rozpalić, tylko trzeba tak to powtórzyć 3 razy. Aż dziwne, że na to nie wpadli. Rozpalamy, rozpalamy. I ostatnie człowieczeństwo. Buteleczek po raz kolejny, ogień fajnie się pali. Magii jako takiej nie wykorzystałem zbytnio, ale to może w kolejnym odcinku się uda. Ja w tym póki co będę już kończył. Jeszcze na wszelki wypadek sobie tutaj odpocznę. Tak dodatkowo, żeby mieć pewność, że na pewno po pierwsze gra się zapisała, a po drugie, że tu w razie śmierci się przeniosę. I cóż, ode mnie to będzie tyle. Jak zauważyliście, chodzę od początku odcinka w tym secie, w tym nowym secie, który mówiłem, że wezmę, a finalnie go w poprzednim odcinku nie założyłem, ale jest to oczywiście zbroja czarnej skóry, czyli set tych złodziei, czy tam... No nie no, no ninja to jest trochę za dużo powiedziane. O tych złodziei, którzy tam na mnie wyskoczyli w mieście nieumarłych, jak szedłem do demona Kapry. Tak więc ode mnie póki co to będzie na tyle. W kolejnym odcinku będziemy szli zapewne coraz głębiej i głębiej. Kto wie? No dobra, kto wie? No. Na bank bossa nie pokonamy, bo nie mam bladego pojęcia, gdzie się tutaj boss znajduje. Ale kto wie, może chociaż go znajdziemy. Ale jeśli odpowiednio szybko go znajdę, to kto wie, może tego bossa pokonam. Ale dobra, to spekulacje na kolejny odcinek. A w tym póki co to będzie tyle. Jak już wspomniałem wcześniej, tak więc... Do usłyszenia w kolejnym materiale, w którym być może zajmiemy się... A w sumie czekaj, jeszcze zanim się pożegnam... Wskaż w dół, wskaż w górę, wskaż naprzód... zmienimy może to... Tutaj mam te nowe gesty jeszcze, nie? Zobaczmy, jak to wygląda. O, tak sobie. Cóż zrobić? No, czyli takie po prostu wzruszenie ramionami.
powiedzmy. Nie, nie chciałem tego jeszcze raz. Chciałem to wymienić. Hura, to już było. Ukłon cały czas mamy. Okej, to są wszystkie gesty, które mieliśmy. A nie, radość była. Hura, jak będzie. O, no, nawet lepsze niż ten taki podskoczek. Więc sobie to wymienię z wielką chęcią. W sumie już to zrobiłem. Dla testu, ale zostawię to tak jak jest. Ukłon, pomachaj, przywołaj. Tego chyba jeszcze nie sprawdzałem, jak to wygląda. No, po prostu hono, hono. Do mnie chodź. Tutaj wskaż dół, górę i naprzód, wiadomo. Tak więc... W sumie szkoda, że tak z tego z mieczem nie wskazuje palcem, tylko jak ma broń, miecz, tak mieczem nie wskazuje w przód, to byłoby zajebiste. Ale kto wie, może taki gest jeszcze znajdę. W jedynkę nie grałem, więc nie mam bladego pojęcia, gdzie się te wszystkie gesty rozlokowują. W dwójce nie pamiętam, czy był taki gest, ale chyba tak, ale tu musiałem sobie odpalić gierkę i sprawdzić. Ale to innym razem. Znaczy w prywatnym zakresie może, bo to na konsoli musimy odpalić, a tego nie będę robił teraz specjalnie. Tak więc okej, już bez zbędnego gadania i zbędnego przedłużania ode mnie to będzie tyle. Tak więc do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy dalej eksplorowali Blighttown. Do miłego. Cześć.